Lubię też wyzwania, ale tak jak mówię, no wracam do boksu za jakiś czas, może pod koniec roku, jakby była jakaś może walka w fejmie, to czemu nie? Tego, żeby coś zarobić jeszcze, czemu nie? Co za fantastyczna noc w boksu. Tu będą padać bomby największego kalibru. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam Was serdecznie i witam Kamila Łaszczyka, niepokonanego boksera i od niedawna, czyli od pokonania Amadeusza Ferrariego Roślika we frykowej walce na Fame MMA, gwiazdy internetu. Cześć Kamil. Witam również. No wygrywałeś tych bokserskich walk 32, byłeś niepokonany, ale anonimowi wiedzieli o Tobie tylko zagorzali kibice boksu. No chyba po tej walce z Ferrarim jesteś rozpoznawany nawet na ulicy. Jak to wygląda? Tak, jest to na pewno bardzo miłe, ale zarazem troszeczkę jest to przykre, że można powiedzieć, że no jest, nie z boksu, mnie ludzie tak znają, tylko no z fejmu. Ale no cieszę się, że no więcej ludzi mnie obserwuje, więcej ludzi wie, kto to jest Kamil Łaszczyk, więc no to jest na pewno na plus. Będzie rewanż z Ferrarim? Czy będzie? No jeżeli on będzie chciał w K1, no to nawet jutro. Ale teraz wasze stosunki są trochę lepsze, więcej szacunku, czy nie, też... Nie, ja nie będę szanował tego chłopaka, no bo to jest chłopak, który, no już tam kilka razy mówiłem, że to jest chłopak, który no nie ma zasad, to jest chłopak, który, no ja jestem wychowany z jakimiś, mam jakieś zasady w swoim życiu, a ten chłopak, no nie ma zasad, mówi jedno, a robi drugie, no jak mówił, że tam zanim ktoś uderzył chłopaka nagle, no to by powiedział mu, że ponieść ręce do góry albo coś, rób gardę, no a walną, oglądałem jakiś tam wywiad i walną chłopaka z Partyzanta, więc no dla mnie to jest chłopak, który on w ogóle nie powinien mieć życia na ulicy i powinien być wszędzie bity tak naprawdę za coś takiego. Ale tam cały czas cię prowokuje, tam czytałem jakiś jego wypowiedź, że chwalił się, że w tej przegranej walce z tobą to zamiatał tobą jak mapę. No, skoro ja byłem mopem, to on był szmatą, na to wygląda, więc no to inaczej tego nie nazwę. No. Skoro ja byłem mopem, no inaczej, no on był nastawiony tylko na przewrócenie mnie i najlepiej, żeby przeleżeć to, tak? To są punkty w MMA, tak? Ja chciałem, żeby on nie poszedł ani razu, no jemu, tak jak mówię, no rodzice przycięli mu jajeczka, jak miała być chyba dziewczynka, nie zamiast Amadeusz, tylko miała być chyba, nie wiem, Amelia albo kto inny. I na to wygląda, że ten chłopak no po prostu no nie ma jaj, miał iść na mnie, miał walczyć, miał się bić, a tylko chciał najlepiej mnie przeleżeć, tylko przewrócić i przeleżeć, więc no to jest dla mnie chłopak, który no uważam, że on nie powinien mieć prawa bytu w ogóle w sportach, bo to no to nie jest zawodnik, żaden zawodnik tego. Po tamtej walce były małe nieporozumienia pomiędzy tobą i twoim menedżerem Jerzym Mazurem, groził ci procesem. Jak to teraz wygląda? Dogadaliście się, czy będzie ten proces? Ja nie rozmawiam z nim, mój adwokat z tym działa i czekam tak naprawdę na rozstrzygnięcie tego. Wiem, że ja niczego nie zrobiłem, to on spieprzył, więc to ja nie będę tu nic mówił. Czekam na adwokata, jak to wszystko wyjdzie i wiem o tym, że na pewno nie wyjdzie źle dla mnie. Stałeś się teraz atrakcyjnym rywalem. Pojedynek zaproponował ci nawet były mistrz KSW, Sebastian Przybysz. Co ty o tym sądzisz? No fajnie, że tak ten, ale no tak jak mówię, ja kocham boks. To jest mój sport, który mnie wykształtował. Mnie, moją psychikę na pewno, bo to jednak no lata pracy. Moi pierwsi trenerzy, Mariusz Czetak i Grzegorz Strugali, zrobili kawał dobrej roboty, więc no, że mam psychikę naprawdę bardzo mocną. No nie boję się wyzwań. Lubię też wyzwania, ale tak jak mówię, no wracam do boksu za jakiś czas, może pod koniec roku, jakby była jakaś może walka w fejmie, to czemu nie? Tego, żeby coś zarobić jeszcze, czemu nie? No właśnie, ale wracasz na bokserski ring 15 kwietnia na gali MB Boxing Night 15 w Zgorzelcu. Masz się zmierzyć z Aim Ari, tak to się go chyba wymawia. Co o nim wiesz, no i czy cieszysz się, że wracasz? No cieszę się na pewno bardzo, że wracam, chociaż nie ukrywam, że byłem przez ten tydzień cały chory, więc wiadomo, ja teraz muszę troszeczkę wagi zrzucać, bo no troszeczkę przytyłem, przez 2 miesiące jadłem co chciałem, ile chciałem. No i tą wagę teraz trzeba zrzucać. Troszeczkę teraz chorowałem, cały tydzień miałem wyjęty z życia. Jeszcze mam troszeczkę katar, ale już dzisiaj byłem na treningu, dobrze się nawet czułem, zrobiłem fajny trening, więc no myślę, że będzie dobrze, że forma w miarę będzie na 15 kwietnia.
Nie, ale widziałeś go w akcji gdzieś na jakichś filmach? Jak to, co o nim sądzisz? Widziałem jakieś dwie walki widziałem jego. No trzeba na pewno uważać, wiadomo, to jest, nigdy nie można lekceważyć żadnego zawodnika. To nie jest jakiś as na pewno, ale no może być niewygodny. Limit wagowy umowny, tak? Bo ile tak. tam musisz rzucić? Umowny 50 chyba, 59... 600? No wiem, że jeszcze kilogram tolerancji, no bo ja tak jak mówię, no nie chcę zbijać wagi po głupiemu przytyłem bardzo, po głupiemu, bo jadłem przez 2 miesiące, jadłem bardzo zło. Jak nie mogłem przez tyle lat, przez 12 lat trzymałem dietę i jadłem naprawdę zdrowo. Zdarzało się, że tam raz w tygodniu zjadłem coś gorszego, ale to jest raz w tygodniu, a tutaj jadłem naprawdę przez 2 miesiące, jadłem co chciałem i co miałem ochotę. Pierwszy raz, no to było naprawdę na pewno bardzo, bardzo fajne, bo mogłem jeść sobie co chciałem i to rzeczy, których no nie jadłem przez długi, długi czas. KFC, nie KFC, McDonald's, tego nie jadłem przez naprawdę długi czas, więc no pojadłem, ale no teraz już trzeba wrócić do zrzucania wagi i trzymania diety. W Anglii nawet znakomici bokserzy dorabiają, sprzedając bilety na galę. Ty teraz jesteś niezwykle popularny. Też dorabiasz do tej gaży, sprzedając bilety? Coś tam jest, Mateusz tak robi, że jakiś tam procent mam z jakiegoś tam z biletu sprzedanego, więc jak coś, to na pewno będę coś na pewno sprzedawał, ale no ja nigdy się tak nie zajmuję tym, zawsze proszę narzeczoną, bo ja nie mam tego głowy, ja lubię się skupić na swoim pracy, czyli na treningu, na przygotowaniu przy mentalnym i psychicznym i kondycyjnym i wytrzymałościowym, niż dzwonić co chwilę tutaj ktoś, telefon jeden, drugi, że chciałbym taki bilet, taki, no ja do tego nie mam głowy, więc no zawsze proszę o to narzeczoną. No ale narzeczona chyba teraz nie będzie miała za dużo czasu, co? No będzie ciężko, no w sumie był termin na wczoraj, a że dziś miał się urodzić, ale więc no czekamy, ja czekam, nie mogę się doczekać tak naprawdę, więc no jak to, ja powiem tak, jesteśmy na takiej tykającej bombie, czekamy, tak to nazwa. Aha, ale czy w związku z tym plany takie inwestycyjne, bo tam mówiłeś mi, że kupiłeś chyba działkę, zostały wstrzymane, czy budujecie się? Nie, na razie nie, jeszcze nie, jeszcze wszystko jest w miarę drogie, więc na razie nie ma na to sensu, na razie bardziej patrzę na to, żeby zrobiliśmy taki remont tutaj, gdzie wynajmujemy, zrobiliśmy mały remont. Miałem troszeczkę właśnie też dni takich trochę więcej, że musiałem tutaj skrecać szafy, nie szafy, ale już jest w miarę wszystko zrobione. Jeszcze chciałem pomalować, ale już z malowaniem sobie tam na razie chwileczkę na pewno spokoju, bo to i szykuję się do walki, to jest jedno, a drugie no nie chciałbym, żeby jakby dziecko się urodziło, bo może urodzić się w każdej chwili, żeby tu śmierdziało tą farbą i tym, więc na razie, no tak. Na razie się utrzymam. Powiedz mi w tym roku, jakie masz plany? No bo powiedzmy najbliższy to jest wiadomo 15 kwietnia na gali u Mateusza Borka. Potem co dalej? Boks czy? Boks, na pewno boks. Bardzo bym chciał na pewno dostać jakąś walkę o pas jakiś interkontynentalny, żeby mnie przybliżyło bliżej do tej czołówki, tej pierwszej piętnastki chociaż. Więc no wiem, że jak zawalczymy o pas WBC interkontynentalny albo WBO, IBF, to jest w pierwszej 15, więc no wierzę w to, że się uda i że tak będzie. Jakie jest teraz najbliższe marzenie Kamila Łaszczyka? Najbliższe marzenie, żeby narzeczona lekko zniosła poród. No dobrze, to powodzenia zrealizowania marzenia. Trzymaj się, Kamil, wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Bardzo dziękuję za rozmowę, no i co, życzę miłego wieczoru, no i pozdrawiam.